No, to nie będzie zwykły mecz. To będzie mecz sparingowy. Wielkie derby Wrocławia. Piast Żerniki, Riki Tiki. Ja z parasolem Wrocław. A prezes Piasta, mimo że jest bardzo ciepło, żeby zlicować rywali, siedzi pod parasolem. Tam jest prezes Piasta, ten z tyłu? Tak. To jest prezes Piasta i właściciel parasola. Własnego. Dobra, wiele się w tym meczu dzieje. Czas na pierwszą anegdotkę. Pan ze Skarbów Miasta. Skarby Miasta to wydawnictwo książkowe o wszystkich drużynach z danych miast. Była już edycja warszawska, była edycja łódzka. No i teraz będzie na wiosnę. I teraz na wiosnę, we wrześniu będzie edycja wrocławska. O 22 zespołach wrocławskich męskich i jednym żeńskim. Dlatego panowie ze Skarbów Miasta anegdotek to mają od... Ale piła. Ale przyjęcie. To anegdotkę. Dawaj. O liściu. O liściu. O liściu z Widawy, więc na mecz Widawy, która grała wtedy w Beklesie, to tam dalej przyjechał sędzia, ale był trochę niedysponowany i zapomniał monety do losowania, więc zerwał jakiś listek. Powiedział, panowie, wylosuję w takim razie listkiem. A ktoś mu mówi, ale kurwa, skąd już wiedział, że się wypadło? A tak spojrzał, nie wiem. No i Piast prowadzi 1-0. O kurde! No i się zrobiło 2-0. A tam na ławce parasola siedzi pan Jan Słaby, który ma lat 91. Jest trenerem bramkarzy. Co? Tak to twierdzą. Przez 91 lat 0. Siedzi. Takie chodzą pogłoski. Patrz, co się teraz dzieje. Patrz. Lobuj go, patrz. Właśnie nie pamiętam. O kurde, gol! 3-1. Wszystko się może jeszcze wydarzyć w tym spotkaniu. Dlatego, żeby tutaj nikt nie padł z nerwów, relację zakończymy po pierwszej połowie. Równo z gwizdkiem kończącym pierwszą połowę. Jednak wracamy na drugą połowę, tak? Wracamy? Tak. No. Chyba spóźniliśmy się na początek. O, chyba właśnie padła bramka. Mamy potwierdzenie, tylko jednego gola przegapiliśmy. Jest 4-1. Wiele widać, co się dzieje. No, karny będzie. Masakra. Ale się zrobiło meczycho. No, 5-1. Ale jest 45 stopni w cieniu, tempo jakoś wytrzymują w miarę, nie? Jak już jesteśmy przy jakimś mocnym tempie, to za 2 tygodnie, 15 sierpnia, na stadionie Marymontu w Warszawie, to dopiero będzie tempo. Puchar Polski, mecz, rewanż za ubiegłoroczne spotkanie. ETV ulubiona kontra Kartofliska. I to szaleńcze tempo będzie dyktował na przykład ten pan, który wystąpi w zespole ETV Ulubiona. I ten pan będziesz dyktował szaleńcze tempo zespołu Kartofliska? Przez 2 minuty. Tak, ten pan zagra w zespole Kartofliska. Z tyłu nie zagra w tym roku, bo jest za dobry. Bo jestem za dobry, tak. Ale poklepali. Żałuj, że nagrywaliśmy mnie, a nie tę bramkę. Ale tak, fakt, jestem za dobry. I w tym roku stwierdziłem, że no nie chcę z wami grać. Się zasłabić. I się w międzyczasie zrobiło 6-1. Będzie 7-1? Ja tak samo pomyślałem, to był błąd. Siedem! Widziałeś kiedyś na Kartofliskach człowieka, który tańczy jak Michael Jackson? Ale kto tu tańczy jak Michael Jackson? Tu pan tańczy jak Michael Jackson. Pan zatańczy? Stroje mam, wszystko mam. Teraz przy sobie? Tak, przy sobie, w domu. Polski Michael Jackson jest na meczu. Już! No ile się zakończyło? 7-1. To teraz czekamy na te tańce. No gdzie w takich tych ten, no się w kratce dorobimy, ten jeżdżą, bardzo dobre. Nie, z papierosem w ręku. Michael Jackson taki pielą też miał na pewno. No. I'm bad. Tu. Tu. Latuj się, tu. Nie, dobre było. Dobre. No, to był jeszcze sparring, ale już niedługo ruszają rozgrywki ligowe, rozgrywki pucharowe, puchary okręgowe. Z dobrych źródeł wiem, że firma Forbet, która jest sponsorem Kartofisk od sierpnia,
wystawia kursy na te rozgrywki, więc jak ktoś ma skończone 18 lat i chciałby obstawiać, to jest taka możliwość. Co się śmiejesz? Hashtag rzeźnik się sprzedał. No jest taka możliwość, no. A tam na dole, gdzieś w komentarzach jest link, jak można tam otrzymać 50 zł bonusu na hasło kartofliska. No sorry, no subtelnie nie mogłem tej informacji przekazać. Najsubtelniej jak tylko można.